Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu pytań i odpowiedzi. Dzisiejszym tematem będą szumy uszne. Zapraszam. Szumy uszne to dolegliwość niezwykle często zgłaszana przez pacjentów. Ocenia określana bardzo różnie, określana jako piski, jako dzwonienie, jako szelesty, jako szumy. Te piski czy te szumy mogą występować po jednej stronie, mogą występować po obu stronach. Z tego co pacjenci mówią, stają się one najbardziej dokuczliwe, gdy jest cicho. Czyli mają największe problemy ci pacjenci z zasypianiem, kiedy starają się właśnie w ciszy zasnąć, szumy stają się najbardziej dokuczliwe. Jakie mogą być powody tego objawu? To są powody między innymi laryngologiczne, czyli zmiany w zakresie ucha. To mogą być zmiany w postaci zmian zapalnych, zmian pourazowych, to mogą być objawy w przebiegu otosklerozy, czy jeden z objawów choroby Meniera, czy wiele innych, a ja w takim przypadku leczeniem i diagnozowaniem zajmują się laryngolodzy. Innym problemem i powodem występowania szumów usznych mogą być stosowane leki. To są głównie leki z grupy salicylanów, niektóre antybiotyki, zwłaszcza aminoglikozydowe oraz niektóre leki przeciwnowotworowe. Wtedy, jeżeli się zna ten czynnik powodujący i zmieni się terapię, te szumy mogą ustąpić. Trzecim powodem mogą być zmiany ciśnienia tętniczego krwi. Wtedy też, jeżeli to ciśnienie uda się wyregulować, te szumy mogą ustąpić. I kolejnym powodem to są zmiany w zakresie centralnego układu nerwowego i wtedy pacjenci wymagają diagnostyki i konsultacji u neurologa. Najczęściej to są problemy w wieku podeszłym. Szumy uszne są bowiem konsekwencją zmian w naczyniach, a zmiany w naczyniach mózgowych najczęściej występują w przebiegu przewlekłych schorzeń ogólnoustrojowych, takich jak miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, brak ruchu, skoki ciśnienia. Także to są wszystko problemy, którego konsekwencją są szumy uszne. Szumy uszne mogą być również powodem innych problemów, mogą być pierwszym objawem rozwijających się zmian zapalnych w centralnym układzie nerwowym, czyli w mózgowiu, pierwszym objawem guza mózgu, mogą być aurą napadu padaczkowego. Także to występowanie szumów usznych zawsze wymaga bardzo szerokiej diagnostyki i stwierdzenia przyczyny. Jeżeli uda się tą przyczynę ustalić, to najsensowniej jest starać się tą przyczynę wyeliminować. Natomiast jeżeli ta przyczyna naczyniowa zostanie zdiagnozowana, no to pozostaje nam leczenie objawowe lekami poprawiającymi krążenie mózgowe, lekami rozszerzającymi naczynia, regulującymi przepływy mózgowe, no ale niestety wtedy wyleczenie nie jest możliwe, jest to jedynie możliwe złagodzenie. Dziś sygnalizuję ten objaw, więcej na ten temat wnet zamieszczę na moim blogu medycznym z patronatem lekarza, także zainteresowanych tematem, a myślę, że będzie to duże grono, bo sądząc ilości pacjentów borykających się z tym problemem, to jest to bardzo powszechny problem. Już dziś zapraszam na moją stronę z pamiętnikalekarza.pl, gdzie w najbliższym czasie, jak wspomniałam, znajdzie się ten temat. Tam znajduje się również wiele innych bardzo ciekawych tematów, także wszystkich, którzy jeszcze nie znają mojej strony i mojego bloga, to serdecznie zapraszam. Proszę również o udostępnianie, bo to jest wiedza medyczna, która zawsze się przyda, a przekazywana jest w sposób przystępny, prosty, łatwy i zrozumiały dla pacjentów. Kierowana jest właśnie dla pacjentów. To tyle na dzisiaj. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.